Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Raz jeszcze dzień dobry. Poseł Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska. Poseł Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Dzień dobry Państwu. Kto wygrał wybory samorządowe? No Prawo i Sprawiedliwość. Przecież liczby nie kłamią, można powiedzieć. 32% ponad według tego sondażu. No zobaczymy, jakie będą oczywiście wyniki, które będą ostatecznymi wynikami. 32% to jest 8% więcej niż druga Koalicja Obywatelska. Ale przede wszystkim, co warto podkreślić, Prawo i Sprawiedliwość poprawiło swój wynik z poprzednich wyborów znacząco, o 5% więcej. Wygrało w 9 sejmikach, a poprzednio w 5. Więc mamy rzeczywiście tutaj bardzo wyraźny progres, jeśli chodzi o wzrost poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. To teraz posłuchajmy, kto wygrał wybory samorządowe, mówi Andrzej Halicki. Ja się uśmiecham, bo współczuję panu ministrowi, że musi w ten sposób się tłumaczyć, ale to mało wiarygodne nie chyba wiadomo, nawet czy dla musi, może chce. Wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Ta dewiza, że nie damy sobie wmówić, że białe jest białe, a czarne jest czarne, naprawdę warto ją odłożyć na półkę, bo nie ma większego sensu. Ale jeżeli nie chodzi wygrało wybór samorządowy? No oczywiście, że nie, dlatego, że jeżeli mówimy o sondażach, jeszcze nawet sprzed 2 tygodni, to były na 5-7 wyższym, jeżeli chodzi o liczbę procent poziomie. Natomiast i na pewno jest zaskakujące dla Prawa i Sprawiedliwości, że w tak wielu miastach wyniki rozstrzygnęły się w pierwszej turze, łącznie z bardzo prestiżową Warszawą. Tutaj myślę, że jeżeli pan powie, że to też jest sukces, ten nie, wynik no to, Patryka Jakiego, no to, to naprawdę będę panu współczuł, bo to trzeba stanąć przed lustrem. Ale na razie też tak ogólnie. Ale czyli kto, pomimo, że kto wygrał? Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do sejmików, ale to nie wygrał. No oczywiście, bo nie ma zdolności koalicyjnej i nie będzie rządzić, nawet jeżeli ten wynik jest ciut lepszy od kolejnego komitetu. Myślę, że te koalicje... 8% albo 7,5%. Zobaczymy, jakie będą wyniki ostatecznie. Natomiast biorąc pod uwagę, że razem z PSL-em jesteśmy w jednej europejskiej frakcji, a więc ten szeroki proeuropejski, prodemokratyczny front jest reprezentowany znacznie wyżej niż Prawo i Sprawiedliwość jako antyeuropejski i antydemokratyczny. Ale kto wygrał, panie redaktor, zadała pytanie. Kto wygrał? Tak, więc wygrała świadomość, że jednak kartką wyborczą można zatrzymać walec, który niszczy demokrację. Ale nie, muszę jednak się odnieść. Ale zaraz się odnieść, ale chciałam zapytać, dlaczego Patryk Jaki nie wygrał w Warszawie? No to tak, najpierw się odniosę jednak do tego. Ja bym jednak apelował do pana posła Halickiego, żeby tak porzucić tą retorykę zupełnie mijającą się z rzeczywistością o jakichś siłach prodemokratycznych, antydemokratycznych. No te wybory pokazały, że w Polsce demokracja ma się naprawdę całkiem dobrze. No, odbyły się wybory w sposób nieskrępowany. Polacy wyrazili swoje zdanie w tych wyborach. Frekwencja jak na wybory samorządowe całkiem niezła. To gratulacje tutaj rzeczywiście dla tych wszystkich, którzy i podziękowania, którzy poszli na te wybory. I naprawdę przestańcie już wreszcie opowiadać takie bzdury o tym, o jakim zagrożeniu demokracji, bo to szkodzi w ogóle Polsce w tym wymiarze również międzynarodowym. Nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Te wybory to udowodniły. No jeśli zakończyć temat, kto wygrał, no to panie pośle, no nie trzeba skończyć jakichś wybitnych studiów z zakresu matematyki, żeby wiedzieć, bo to dziecko myślę w pierwszej klasie szkoły podstawowej, a pewnie teraz to nawet i w przedszkolu już wie, że 32 to jest więcej niż 24. Więc no jakby niech pan to uzna. Teraz jeśli chodzi o sejmiki, to niech pan to uzna. Natomiast jeśli chodzi... Rządzić. Zobaczymy. Na razie nie mamy nawet wiedzy, jak te głosy się rozkładają na poszczególne województwa. A ja nie mam wiedzy, co pan myśli o tym, że Patryk Jaki nie wygrał. Natomiast oczywiście, wbrew temu, co tutaj sugerował pan poseł Halicki, żebym powiedział, no nie powiem, że sukces jest w Warszawie, bo nie ma tego sukcesu oczywiście, tylko pytanie jest takie, czy ten sukces miał być, czy mógł być i czy my na niego liczyliśmy. No my zdajemy sobie sprawę z tego i zdawaliśmy sobie sprawę. Na drugą turę państwo liczyli. Tak, liczyliśmy na drugą turę, ale liczyliśmy. Nie, no niech pan da spokój. No liczyliśmy na drugą turę, rzeczywiście. Nie udało się. Również na to wpływ miały słabe wyniki pozostałych kandydatów. Pozostałych poza tą dwójką liderów. Pozostali kandydaci wypadli rzeczywiście zaskakująco słabo. No to spowodowało rzeczywiście, że praktycznie ta druga tura była już w pierwszej turze i to wybory się rozstrzygnęły. Ale też jakby jest tak, że no my wiemy, że duże miasta to nie jest to miejsce, gdzie Prawo i Sprawiedliwość jest liderem, czy jest faworytem w wyborach. Wiedzieliśmy, że faworytem jest w Warszawie Rafał Trzaskowski. O tym wielokrotnie mówił Patryk
Jacek Jaki, który zrobił rzeczywiście tytaniczną pracę, włożył w tą kampanię. I dlatego chcę zapytać, ale nie udało się. No tak to rzeczywiście bywa. Jakie Zjednoczona Prawica ma plany wobec Patryka Jakiego, który w tej chwili jest bezpartyjny? No, mamy wielu polityków i posłów w naszym klubie parlamentarnym. Nie jest członkami żadnej partii politycznej, również są osoby bezpartyjne. Jakie specjalne plany państwo mają? No, z tego, co, wiem, jest Patryk Jaki wiceministrem sprawiedliwości. Na urlopie był ostatnio w czasie kampanii, więc jak rozumiem, wraca do pracy w ministerstwie. Ale pamiętajmy też, szanowni państwo, że wielkie miasta, te wielkie metropolie, gdzie rzeczywiście tutaj Koalicja Obywatelska odniosła sukces, poza Gdańskiem, gdzie jej kandydat nie wszedł do drugiej tury, co jest pewnie dużym zaskoczeniem i dużym ciosem dla Platformy Obywatelskiej, bo to przecież matecznik Platformy, mówi o Gdańsku. Paweł Adamowicz, panie pośle, to nie jest wasz kandydat. No, Jarosław Wałęsa dosyć ostro go jednak krytykował w tej kampanii. Wasz kandydat do drugiej tury nie wszedł. To ciekawe w takim razie, bo to pokazuje, jakie są wasze standardy. Natomiast to jest tylko 15% Polaków. 15% Polaków mieszka w tych wielkich miastach. Nam zależy na głosach oczywiście również tych Polaków, którzy mieszkają w wielkich miastach, ale wybory w Polsce rozstrzygają się rzeczywiście w tych mniejszych miejscowościach, w Polsce lokalnej. Tutaj, że tak powiem, Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście może się pochwalić sporymi sukcesami. Teraz pytanie do Andrzeja Halickiego. Czy prezydenci z Koalicji Obywatelskiej będą warczyć na rząd, a jak trzeba, to gryźć? Tak jak zapowiadał Grzegorz Schetyna, że jak trzeba będzie, to ich gryzą. Jest po pierwsze werdykt wyborczy. To jest bardzo ważna rzecz. Nie da się go zmienić. Nie da się przeprowadzić takich manewrów, że jak wiemy, że mamy małe możliwości wygrać w Warszawie, to wtedy pan minister Sasin składa jakiś pomysł ustawy, w jaki sposób wygrać Warszawę, temu nawet wyborcy PiSu się sprzeciwili. A jeśli chodzi o moje konkretne pytanie, chociaż... Natomiast jeżeli chodzi o władze samorządowe... Będą państwo współpracować z rządem? Na jakiej zasadzie? To znaczy, że teraz nie będzie pieniędzy na metro, bo wygrał Rafał Trzaskowski w Warszawie. Więc jeżeli chodzi o włodarzy miast i mam nadzieję także rady, bo zobaczymy, jaki będzie skład rady, przede wszystkim prezydenci, burmistrzowie muszą współpracować z tym zapleczem, którym stanowią rady. Rady, mam nadzieję, że będą również w dużym udziale składały się z naszych przedstawicieli w taki sposób, żeby odzwierciedlało to rzeczywiście samorządność w pełnym wymiarze. My będziemy samorząd wspierać. Ten drugi krok w wyborach parlamentarnych będzie oznaczał, że przeprowadzimy trzeci etap reformy, czyli wzmocnimy samorządy w narzędzia, także finansowanie, podatki, cały PIT, cały CIT powinny zostawać na trzech poziomach samorządu, bo samorząd trzeba wzmacniać, a nie ograniczać. Czy warszawiacy i prezydenci innych miast... I tu chciałbym jedno miast... zdanie powiedzieć. Rząd Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich dwóch latach przeprowadził 11 ustaw, które ograniczały narzędzia i finansowanie samorządu. Panie i ministrze, musimy zastopować. Teraz o faktach, panie ministrze, czy warszawiacy i mieszkańcy innych miast i wsi będą mogli liczyć na pomoc rządu w realizacji inwestycji? Tak, będą mogły, natomiast muszę tutaj skomentować to, co powiedział przed chwilą mój szanowny przedmówca. Jak pamiętam, przez ostatniej kadencji Sejmu, bo wtedy byłem wiceprzewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego, to rzeczywiście był taki problem, a było to za rządów PO i PSL, panie pośle, pan był nawet ministrem administracji wtedy, że samorządy dostawały dodatkowe zadania, a nie dawaliście na to żadnych pieniędzy. Więc to... szkoda, że dopiero się obudziliście teraz, kiedy jesteście w opozycji i chcecie teraz dawać pieniądze. Natomiast fakty... Ale pan nie przerywa, naprawdę. No ja słuchałem... Po raz 15 proszę o niemówienie jednoczesne. Bardzo dziękuję, panie redaktor. I teraz, jeśli chodzi o ostatnie 3 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, to informuję pana, może pan o tym nie wie, że samorządy dostały ponad 20 miliardów złotych więcej z tego powodu, że uszczelniliśmy system podatkowy, który wy żeście całkowicie zdemolowali i miliardy uciekały do... No ale niech pan posłucha chwilę. No, ja panu odpowiem. A ja patrzę na zegar i chcę zapytać o Łódź. Miliardy uciekały do złodziei. Luka VAT-owska rośnie, a nie maleje. Uciekały. Samorząd dostał ograbiony z pieniędzy. Halo, tu ziemia. Bzdury,
niech pan spojrzy, w twarde liczby. Ale po coś ponad 20 miliardów złotych. Ponad 20 miliardów szkół. Niech pan żartuje. A powiedzieliście, że jesteście tak zmęczeni. Ale kto przeszkadza, pani redaktor? Ja mówię teraz. Ja teraz mówię. Ponad 20 miliardów trafiło więcej do samorządów właśnie przez to, że wzrosły wpływy podatkowe do budżetu. Obcięliście finansowanie w tej chwili. 11 ustaw ogranicza. Jeśli chodzi o schetynówki, informuję pana, że jeśli chodzi o schetynówki, to 1,3 miliarda w tym roku poszło właśnie na drogi lokalne. Pójść, na przyszły, bo się zorientowaliście, poszło. Że 1,3 miliarda to są ważne projekty. 1,3 miliarda poszło w tym roku, 6 miliardów idzie w przyszłym roku. Nie wyjdę stąd. Nie wyjdę stąd. 6 miliardów w przyszłym roku to więcej niż wydaliście przez 8 lat. No więc o czym rozmawiamy? Panie ministrze, czy Prawo i Sprawiedliwość... Dzięki. Prawo, wreszcie pan mnie słucha. Czy Prawo i Sprawiedliwość będzie dążyło do tego, by Hanna Zdanowska nie objęła swojej funkcji prezydenta miasta? Ale tu nie ma żadnej roli Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie. No, jest wojewodą. Wojewoda, jak każdy wojewoda, przy każdym rządzie, w każdym rządzie ma obowiązek pilnowania, aby było przestrzegane prawo w samorządach. To prawo ogólnie obowiązujące. Nasi poprzednicy z PO i PSL przyjęli taką ustawę o urzędnikach samorządowych, które wyklucza z pełnienia... Wyklucza spełnienia funkcji prezydenta miasta, bo jest to urzędnik samorządowy. Osoby skazane za... i z wyboru też. Tak jest w tej ustawie. Jakby pan spojrzał... Czyli prezydent będzie wszczęta, tak? Więc teraz wojewoda musi się z tym problemem zmierzyć. No będzie musiał się oczywiście zmierzyć z tym trudnym problemem, bo mówimy o trzecim co do wielkości w tej chwili mieście w Polsce, które no będzie miało bardzo utrudnione funkcjonowanie z prezydentem, który nie można być pewnym co do tego, czy jego mandat jest legalny, czy nielegalny. Można być pewnym, proszę nie wprowadzać panie pośle, a Jarosław Wałęsa, jako minister administracji nadzorowałem właśnie samorządy. Wyjaśniam. A Jarosław Wałęsa mówi... Ale panie redaktor, trzeba to dokończyć, bo jest nieprawda. Mówi o wyborach, a nie ale o sprawowaniu funkcji. Ja mówię i odpowiadam na to pytanie. Nie obejmuje w tym wypadku ustawa o pracownikach samorządu terytorialnego tego przypadku. Kodeks wyborczy decyduje. Ale wie pan, że są różne opinie prawników. Panowie, są różne opinie prawników, a teraz bardzo proszę. Mianowanie i tak dalej, w tym momencie rzeczywiście zastosowanie ma ustawa o pracownikach. Jeżeli kodeks wyborczy dopuszcza, to znaczy, że można wygrać i funkcjonuje prezydent czy burmistrz. Nie wiem, który z panów wygrywa pojedynek na przeszkadzanie i robienie złej atmosfery w tym studiu, bo obaj panowie to robią. Panie redaktor. Ja protestuję. No, jeszcze pan będzie protestował. Jeszcze tego brakuje. Nie dość, że panowie tutaj nie odpowiadają na pytania, to jeszcze będą protestować. Słucham, odpowiadam na pytania. Jarosław, dziękuję. Jarosław Wałęsa mówi, że Paweł Adamowicz może, jeśli wygra wybory, może mieć podobne kłopoty do Hanny Zdanowskiej, bo na dniach zapadnie w jego sprawie rozstrzygnięcie jeszcze sądowe. Raz przypominam, nie może mieć podobnych kłopotów, dlatego że Hanna Zdanowska nie ma żadnych kłopotów. Określa to jasno kodeks wyborczy. Ale jest skazana. Jeżeli chodzi o Pawła Adamowicza, zobaczmy, jak będzie się wyglądała sytuacja. Dziś nic nie wskazuje na to. Ale Koalicja Obywatelska popiera. Żeby jakiekolwiek miał, jeżeli chodzi o poparcie, tak będzie miał nasze wsparcie w tym pojedynku w Gdańsku. Gdańszczanie wybrali do drugiej tury dwóch kandydatów i pomiędzy nimi rozstrzygnie się pojedynek. Paweł Adamowicz będzie miał nasze wsparcie. Dziś rozmowy koalicyjne Grzegorza Schetyny i Władysława Kosiniaka-Kamysza już pierwsze? Przed wyborami samorządowymi, przed zawiązywaniem koalicji w sejmikach? Tak, dotyczy to tego tematu, o którym mówiliśmy wcześniej. Jeżeli mamy budować silną pozycję Polski w Europie, musimy również budować silny samorząd i dlatego proeuropejskiego nurtu współpraca Koalicji Obywatelskiej z PSL-em jest oczywista. Z kim będzie rozmawiać Prawo i Sprawiedliwość? No zobaczymy, jakie będą układy polityczne w sejmikach poszczególnych. Wtedy będziemy mogli się do tego odnosić. No, będziemy oczywiście starać się zbudować większość, jak największej ilości sejmików. No, PSL potwierdza po raz kolejny, że jest przystawką rzeczywiście Platformy Obywatelskiej. Tak jak bardzo dziękuję. Ze sobą porozmawiać. Wiemy Staś, że wspierał te najgorsze zmiany. Tak samo teraz w dalszym ciągu chce w tym uczestniczyć. Wyłączamy wszystko. Dziękuję bardzo. Do widzenia.